Panie Marszałku, Wysoka Izbo. 17 września 1971 roku w Czeladzi urodził się Waldemar Franciszek Andzel, polski polityk, politolog, poseł na Sejm 5., 6. i 7. kadencji. W 1996 roku ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ze specjalnością z zakresu polityki społecznej. W 1990 roku ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w zakresie organizacji pomocy społecznej. Pracował w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. W 1989 roku wstąpił do Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa Pracy, a w 1990 roku do Porozumienia Centrum. Zasiadał we władzach wojewódzkich Porozumienia Centrum. Przeszedł do Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów, następnie do Prawa i Sprawiedliwości. Pełni funkcję pełnomocnika powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Będzinie, zastępcy przewodniczącego Rady Okręgowej PiS w Sosnowcu oraz członka zarządu regionalnego w Katowicach. W latach 1998-2002 był radnym powiatu będzińskiego. W wyborach parlamentarnych w 2001 roku bezskutecznie z listy Prawa i Sprawiedliwości kandydował do Sejmu. W wyborach w 2005 roku z listy Prawa i Sprawiedliwości został wybrany na posła 5. kadencji w okręgu sosnowieckim liczbą 4257 głosów. W wyborach parlamentarnych w 2007 roku po raz drugi uzyskał mandat poselski, otrzymując 10121 głosów. Jest wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Tybetu. W 2011 kandydował, tu jest napisane kandydowała na Wikipedii, w wyborach parlamentarnych i po raz trzeci z rzędu uzyskał mandat poselski, otrzymując 10328 głosów. Na mocy decyzji ministra obrony narodowej nr 154 z dnia 15 lutego 2010 roku w uznaniu za zasługi położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej został odznaczony brązowym medalem za zasługi dla obronności kraju. Szanowni Państwo, oświadczenie wygłosiłem w celu obnażenia poselskiej głupoty i próżności. Dziękuję.